tej strony Edyta. Dzisiaj chciałabym Wam pokazać, jak przygotowywać komosę ryżową. Nie wiem, czy znacie, to jest takie pseudo zboże. Komosa ryżowa pochodzi z Ameryki Południowej, nazywana jest tam matką zbóż lub świętym zbożem Inków, ponieważ to oni ją uprawiali i jedli. Jest to pseudo zboże, zawiera skrobię, jest przepyszne, lekko orzechowe w smaku. Można ją jeść na ciepło, na zimno, na słodko lub wytrawnie. Zawiera pełnowartościowe białko, żelazo, mnóstwo mikro- i makroelementów. Polecam ją każdemu, bo naprawdę jest przepyszna. Jest jedną z nielicznych roślin, która zawiera wszystkie białka egzogenne, czyli takie, które są nam niezbędne, których sami nie wytworzymy. Dlatego polecana jest m.in. właśnie weganom, wegetarianom. Komosę ryżową możecie też spotkać pod nazwą quinoa. Ziarna komosy ryżowej są bogate w tłuszcze nienasycone, dlatego są również polecane osobom, które mają problem z wysokim cholesterolem, dlatego że przyczyniają się do jego obniżenia. Ponieważ zawiera saponiny, trzeba ją dobrze wypłukać przed spożyciem. Od tego właśnie zacznę. Komosę gotuje się w proporcjach 1:2, czyli jedna szklanka komosy. Ja mam tutaj trójkolorową komosę, czarną, brązową i białą. Chyba czerwoną, chociaż wygląda brązowo. Jedna szklanka komosy i dwie szklanki wody, tylko najpierw ją dobrze wypłuczę pod bieżącą wodę. Można też nalać trochę wody, zostawić ją, żeby sobie opadła, poczekać, wymieszać ją wcześniej trochę i dopiero zlać tą wodę. Niektórzy też polecają przepłukiwanie komosy ryżowej na sitku. Zostało mi trochę wody na spodzie, dlatego wleję jej mniej. Musicie uważać podczas przesadzania, bo te drobne ziarenka lubią sobie uciekać. Dlatego dobrze jest chwilę poczekać, aż one osiądą na skórkach. Zaleję ją dwoma szklankami wody. Jeśli chcecie komosę jeść na słono, możecie dosypać do niej szczyptę soli, dodać na przykład ząbek czosnku pokrojony, lubczyk lub jakieś inne zioła. Niektórzy też polecają gotować komosę poprzez wrzucenie jej na wrzątek. Ja zawsze robię to w zimnej wodzie. Teraz trzeba poczekać, aż ona zacznie się gotować. Przykryję ją pokrywką. Komosa już się bardzo, bardzo mocno gotuje. Chodzi o to, żeby ona wchłonęła całą wodę. Oj. Żeby pokazały się takie ogonki. A to jak troszeczkę mniej będzie się gotowała, to Wam za chwilę pokażę. W tym momencie wygląda tak. Nie jest jeszcze gotowa. Widać jeszcze na tej białej takie kropeczki po środku, czyli jeszcze nie jest dogotowana. Brązowa jeszcze się nie otworzyła, czarna też nie, czyli widzę, że biała się gotuje najszybciej. Zresztą białą najłatwiej kupić jest w sklepie. Mocno zmniejszyła się ilość wody, minęło może 5 minut. Widać już pojawiające się białe ogonki na tej białej komosie. Mam nadzieję, że to zobaczycie. Jeszcze chwila, a będzie dobra. Woda w garnku już się całkowicie wygotowała. Oczywiście możecie też, tak jak inną kaszę, na przykład gryczaną, ją potraktować, czyli na przykład zostaje Wam trochę wody w garnku, to przykrywacie ją pokrywką i czekacie, aż ona sobie wchłonie tą wodę. Zaraz wyjmę ją na miseczkę i pokażę, jak wygląda. Nie wiem, czy coś widzieliście przez tą parę, mam nadzieję, że tak. Moja komosa jest już pyszna, mogę ją jeść. Będę ją jadła z sosem, ale uwielbiam ją też jeść taką sauté, tylko posoloną, ewentualnie z odrobiną dobrego oleju. Zobaczcie, jak ładnie wygląda taka trójkolorowa. Widać te białe ogonki. Ona się nadaje do sosu. Można ją jeść tak, można ją dodać do sałatki, jak tylko lubicie. Lekko chrupie pod zębami, ale jest już całkowicie ugotowana i miękka. Jest pyszna, ma taki orzechowo-ziemniaczany smak. Musicie jej koniecznie spróbować. Dajcie znać mi w komentarzu, czy ją lubicie i w jaki sposób przyrządzacie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!